Hallelujah. Sikibaru Shatara Yerobosso. Beheteri Bahasatirotol. Jesteś osobą, która ma 20 lat i kilka lat temu zostałaś skrzywdzona w szkole w drugiej klasie gimnazjum i myślałaś, że właśnie taki jest Bóg, przez to, że zostałaś skrzywdzona i tak, jak ci mówiła religia, taki był obraz twojego Boga. Ale dzisiaj chcę tobie powiedzieć o żywym Bogu, który może zmienić totalnie twoje życie. Nie o Bogu, który każe, który ci mówi, że Bóg za dobro wynagradza, za zło karze. Dzisiaj chcę tobie powiedzieć o tym, że On jest realnym Bogiem, że On nie jest Bogiem, które mówi religia, że to nie jest żadna Bosia, że to nie jest jakiś mały Jezusik, który w kościele mówią, że On taki jest. To nie jest taki Bóg. 6 lat temu osobiście poznałem Jezusa. Ja byłem dobrym człowiekiem, dobrym katolikiem i myślałem, że wszystko jest dobrze ze mną. Myślałem, że jak będę chodzić do kościoła, będę odmawiać różne sakramenty, będę przyjmować jakieś chipsy kościelne, to mnie uratuje przed piekłem. Ale wiecie, 6 lat temu osobiście oddałem życie Jezusowi i moje życie totalnie się zmieniło. Przyszedł do mnie żywy Bóg, który realnie zmienił moje życie i narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. I dzisiaj jesteśmy tutaj, aby wam głosić Ewangelię o tym, że On jest realny, że to nie jest jakaś mała Bozia, że nie możesz być zbawiony poprzez swoje dobre uczynki, że twoje uczynki nie mogą cię zbawić. Słowo Boże nam mówi, że jeżeli uwierzysz, zbawiony będziesz. A więc dzisiaj podejmij decyzję, że twoje życie, które masz, twoje ego, które jest oddzielone od Boga, że on umrze razem z Chrystusem i powstaniesz do nowego życia. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Słowo Boże. Dzisiaj możesz przyjść i pojednać się z Bogiem osobiście. Dzisiaj jest ten dzień. Haparasidir, lipa hatarosotor, rapasatolaredi, jedaroshotarale, babcia ci mówiła od kilku lat, że nie możesz przyjść do Boga, bo On jest taki zły. Dzisiaj ja ci mówię, że to nie jest zły Bóg, to jest dobry Bóg, ale On zesłał Jezusa na świat, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Myślałeś o tym, że to jest Bóg, który każe, że On daje choroby, ale na krzyżu Golgoty On rozłożył swoje ręce i każda choroba została przybita do krzyża na Golgocie, abyś ty mógł żyć, abyś ty nie chorował, abyś ty nie biedował. On został przybity do krzyża za twoje i za moje grzechy. On zmartwychwstał. On nie jest w grobie. To jest żywy Bóg, który powstał z martwych. Żaden inny człowiek, przywódca religijny, nie powstał z martwych. Wszyscy umarli, ale tylko Jezus Chrystus powstał z martwych i On może dać ci nowe życie dzisiaj. Nie musisz się zmagać z depresją, nie musisz się zmagać z chorobami, nie musisz się zmagać z biedą. Diabeł nie musi cię dojeżdżać, nie musi cię dojeżdżać w ten świat, ale warunek jest jeden, musisz się narodzić na nowo. Może myślisz sobie, ale ja mam dobre życie, nie jestem złym człowiekiem, to nic, przyjacielu. Słowo Boże mówi, że musisz się narodzić. Chodzi o to, abyś ty realnie spotkał się z Jezusem tutaj na ziemi. Chodzi o abyś realnie dzisiaj zawołał do Jezusa i powiedział: Jezu, przyjdź do mojego życia i zmień moje życie. Przyjdź, ja chcę się z tobą spotkać realnie. Dzisiaj, gdy będziesz w pokoju, zawołaj dzisiaj do Jezusa. Zawołaj do Niego ze szczerego serca. Tak jak ja wyznałem Go 6 lat temu. Powiedziałem: Jezu, nie znam ciebie. Powiedziałem: Jezu, ja chcę cię poznać. Mam dość tej śmierdzącej religii, która mnie ukłamuje. I 6 lat temu w moim pokoju spotkałem się osobiście z żywym Bogiem i uwolnił mnie od pornografii, od różnych innych rzeczy, które byłem zniewolony. Bo Słowo Boże nam mówi, jeżeli Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Raba Sejtylu. Jest osoba, która jest chora tutaj na białaczkę. Jeżeli ty jesteś tą osobą, to przyjdź tutaj, położyłem swoją świętą rękę na twoje ciało i zostaniesz uzdrowiona. Każda choroba została na krzyżu Golgoty przybita. Nie jest legalnie tutaj na ziemi. A więc jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś zdemonizowany,
opracowany, to przyjdź tutaj na to miejsce. Uwolnię Cię i uzdrowię w imieniu Jezusa. Dzisiaj przyjdź do Niego. Powiedz do Niego, że Go nie znasz. Powiedz do Niego, że chcesz się z Nim osobiście spotkać. Bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem. Bez względu na to, co mówi Ci religia. Przyjdź do Niego taki, jaki jesteś. Na krzyżu Golgoty. On umarł za Ciebie. Każdy grzech został już Ci przebaczony. Uwierz w to tylko. Uwierz w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. Uwierz w Boga, który może przemienić wszystko, co jest w nienaturalny sposób do zrobienia po ludzku. Uwierz w to dzisiaj. To jest Bóg ponadnaturalny. Nie służymy Bogu, który jest malutki. To żywy, wielki Bóg. To Stwórca nieba i ziemi. Przyjdź dziś do Niego. Zaufaj Mu, że strzeże Go swojego serca, tak jak ja Mu zaufałem. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz się z Nim pojednać. Nie musisz go zacząć, nie musisz myśleć, że wszystko jest dobrze. Nie musisz się patrzeć na kolegów, na koleżanki. Spójrz na Chrystusa, przyjdź do Niego. Bez względu na to, jakie masz życie, bez względu na to, co zrobiłeś. Wszystko na krzyżu Golgoty. On zagwarantował, abyś Ty miał dzisiaj życie wieczne, abyś dzisiaj mógł z Nim być pojednany na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze, za tych ludzi. Ojcze, modlimy się o Warszawę. Modlimy się o ludzi, którzy tutaj są. Ojcze, my ogłaszamy, że to słowo będzie pracować w ich życiu, że oni nie będą mogli spać, że oni nie będą mogli jeść, że to słowo będzie mi się przypominać, kiedy oni będą chodzić do pracy, kiedy oni będą wstawać rano w imieniu Jezusa.